To, co powiem, zrodziło się w tym tygodniu i wierzę, że z Ducha Świętego. Chciałbym, abyśmy stanęli dzisiaj w obecności Jezusa. Chcę, aby Oaza, czyli nasz Kościół, był zborem, był Kościołem, który ponad wszystko, co robi, wskazuje na Jezusa. Amen. Prawda? Kościół bez Jezusa jest tylko instytucją religijną. Kościół, gdzie jest Jezus, jest Boża obecność. Chciałbym zachęcać was do życia w strefie wiary. Tak to określiłem. Aby doświadczać więcej z Bogiem, abyśmy mogli zajść dalej niż zaszliśmy dotychczas i abyśmy mogli osiągnąć zwycięstwa w życiu, o których marzymy. Ja wierzę, że każdy ma jakąś dziedzinę w swoim życiu, nad którą się zastanawia i myśli, jakby tutaj coś dobrego mogło się wydarzyć. Jakby tutaj, w tej dziedzinie mojego życia, przyszedł jakiś przełom, który doprowadzi mnie do miejsca, w którym będę oglądał Boże spełnienie. I powiem, że bez względu na to, jaki czas obecnie przeżywasz, Bóg chce, abyśmy nauczyli się mówić: nie mogę nic zrobić o własnych siłach. My żyjemy w świecie, gdzie jest taki nacisk, takie ciśnienie na to, aby sobie radzić, aby być silnym, aby mieć silną wolę, aby skupiać się na sobie i pokonywać przeszkody, trudności. A my chcemy w tym Kościele mówić, że nie mogę nic zrobić o własnych siłach, muszę polegać na Nim, na tym, który jest Panem i Królem Wszechświata, bo On jest w stanie mi pomóc. I żyjąc w strefie wiary, wchodzimy w przestrzeń, w której wyciągamy rękę i chwytamy się tego, czego jeszcze nie ma w naszym życiu. Amen? Bóg pragnie, abyśmy żyli w strefie wiary. Trochę z innej perspektywy chciałbym nakreślić to określenie strefa wiary. Wierzę, że Bóg pragnie bezustannie wprowadzać nas w miejsce, gdzie będziemy mogli zrozumieć, że nie jestem w stanie przełamać tego moim sposobem, że nie jestem w stanie samym sobą osiągnąć tego sukcesu, którego potrzebuję, że potrzebuję ponadnaturalnej ingerencji. I kiedy wkraczam w taką strefę wiary, zaczynam odkrywać, że Bóg tam mieszka. O tym chciałbym wam powiedzieć. Żeby dojść do miejsca, gdzie Bóg mieszka. Gdzie Bóg jest? Jeśli żyjemy sobie w strefie samowystarczalności, w strefie pod hasłem poradzę sobie sam, to tak naprawdę nie musisz się modlić. Nie musisz szukać Boga w jakiejkolwiek sprawie, ponieważ jesteś zadowolony z tego, co masz. Tak naprawdę nie potrzebujesz namaszczenia, ponieważ wszystko możesz zrobić bez Niego. Ale my tak nie wierzymy. Doświadczenie życia i to, co przeżyliśmy z Bogiem, mówi nam zupełnie coś innego. Bo jeśli pragniemy być tam, gdzie jest Bóg, musimy opuścić wolną od ryzyka strefę pod hasłem poradzę sobie sam i musimy zacząć żyć w strefie wiary. A życie w strefie wiary to podjęcie pewnego ryzyka, o którym dziś będę mówił. Kiedy wchodzimy w tą strefę wiary, widzimy życie z zupełnie innej perspektywy. Widzimy życie z perspektywy Jezusa. I kiedy jesteśmy w tej perspektywie wiary, w tym miejscu, gdzie jest Jezus, zaczynamy mówić, że wierzę, że potrafię. Dlatego nazwałem to rozważanie uwierz, że możesz, bo jeśli jesteś w Chrystusie, to możesz zaufać Bogu, że dasz radę. Ale nim to się stanie, nim tam dojdziemy, musimy rozpocząć od tego, że Jezus staje się naszym Panem i Zbawicielem. Trzeba Go przyjąć, że Jezus staje się przyjacielem mojego życia. Jestem w Niego wpatrzony. Bez Niego nie jestem w stanie żyć w strefie wiary. Ludzie wpatrzeni w Boga, ludzie wpatrzeni w Jezusa mówią: On jest najważniejszy.
I teraz dodam to, co przeżyłem w tym tygodniu. Nie Jego błogosławieństwa są najważniejsze. Błogosławieństwa są działaniem Jego życia, jest tak zwanym skutkiem ubocznym. Jest błogosławieństwo, ale On musi być ponad błogosławieństwa. Muszę ufać Jemu ponad cuda. Muszę Jego widzieć ponad obietnicę. Bo wtedy to wszystko ma sens. Jeśli obietnica będzie moim Bogiem, jeśli cud będzie moim Bogiem, jeśli błogosławieństwo będzie moim Bogiem, z czym się mijam i coś nie rozumiem. On sam jest Bogiem i On chce być pośród nas. I On chce, abyśmy weszli w tą strefę wiary i widzieli Jego. W liście do Hebrajczyków 12:2 czytamy o wpatrywaniu się w Jezusa. O patrzeniu na Niego. To nowe tłumaczenie mówi nam tak. Utkwijmy wzrok w Chrystusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. I który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Ja bardzo lubię ten werset. Patrzmy na Jezusa, jak mówi stare tłumaczenie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Modlę się dzisiaj, abyśmy otworzyli się na Ducha Świętego i powiedzieli, Panie, chcę Ci oddać wszystko. Wszystkie moje obawy, wszystkie moje problemy, oddaję Ci moje życie. Chcę żyć z wiary, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pomóż mojemu niedowiarstwu. Napełnij mnie odwagą, obdarz mnie wiarą. Potrzebuję jej, pomóż mi kroczyć w Twojej woli. Dlatego mówimy często, że potrzebujemy przełomu w życiu. Ileż razy słyszymy, że Bóg jest Bogiem przełomów. I taka jest prawda, prawda? Bóg jest Bogiem przełomów. Ale najpierw musimy doświadczyć przełomu w naszym sposobie myślenia. Nim doświadczymy przełomu w naszym życiu, musimy doświadczyć przełomu w naszym sposobie myślenia. Nasze myśli są ukierunkowane, są uformowane. Jesteśmy nakręceni, nasterowani przez to wszystko, co się dzieje i produkuje ten świat. Wierzę, że potrzebujemy raczej mówić, potrzebuję wyłomu, nie przełomu. Muszę się wyłamać. Nie pozwolę, aby obawy mnie dręczyły. Nie pozwolę, aby porażki dominowały. Nie pozwolę, aby porażki przeszłości i moje błędy panowały nade mną. Nie zgadzam się na to, by diabeł postawił nade mną swoją władzę. Po prostu jestem zbyt cenny dla Boga, aby on stał się moim prześladowcą, dręczycielem. Ja wiem, że Bóg kocha swoje dzieci, kocha mnie jako swoje dziecko, a więc muszę dokonać wyłomu w moim sposobie myślenia i muszę uwierzyć, że Bóg dla mnie jest najważniejszy, że Bóg jest tym, którego najbardziej potrzebuję. Czy wiecie, że odbicie tego wiersza albo inaczej, to jest odbicie pewnego przesłania, które jest w Starym Testamencie. Powiem wam, że ja nigdy tego wersetu nie przeczytałem, tak jak go przeczytałem w tym tygodniu. W księdze Michałasza w 2 rozdziale, 13 wierszu jest napisane taki werset, 13 werset. Wystąpi przewodnik przed nami. Przebiją i przejdą bramę. I wejdą przez nią. I król pójdzie przed nimi. Pan na ich czele. Kochany Kościele, zapamiętajcie ten werset w kontekście poprzedniego wiersza z listu do Hebrajczyków. Nasz Pan, nasz przewodnik, On pójdzie przed nami. Przebijemy wszelką bramę, przejdziemy przed nią, bo Pan, Król idzie przed nami. On jest na czele i my powinniśmy na Niego patrzeć. Myślę, że nie muszę wam tłumaczyć, że w życiu jesteśmy skazani na toczenie walki. Czytamy w liście do Efezjan, rozdział 6. Gdyż bój toczymy. Czas ciągły. Czas teraźniejszy. On trwa. Gdyż bój toczymy. Czytamy tam dalej. Nie jest to bój z ludźmi, z ciałem, krwią, ale presją na nasze życie. Atakami diabła na nasze życie. Pokusami, zwiedzeniem, różnego rodzaju obciążeniami, które przychodzą.
toczymy tą walkę. A Paweł, jako mentor Tymoteusza, pouczał go i mówił do niego, staczaj dobry bój wiary jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Taka była zachęta. A później apostoł Paweł sam o sobie powiedział, dobry bój bojowałem. A więc życie jest przepełnione zmaganiem. Jeśli ktoś myśli, że pójdzie przez życie leciutko, łatwo, swobodnie, bezproblemowo, zawiedzie się, będzie załamany, będzie za niedługo sfrustrowany, kiedy coś zaszaleje wokół ciebie i nie będziesz na to przygotowany. Biblia mówi, że muszę patrzeć na tego, który jest sprawcą i dokończycielem mojej wiary. Muszę być w nim zanurzony i muszę mu zaufać całym moim sercem. Chciałbym dziś posłużyć się przykładem. To, co teraz powiem, zajmie mi parę minut i będziemy się modlić. Będzie to pewien obraz, abyśmy mogli zrozumieć strefę wiary, nasze miejsce w Chrystusie, gdy patrzymy na Tego, który idzie przed nami, zgodnie z tym wersetem. Zacznę tak. W dalekiej przeszłości największymi terrorystami byli Filistyni. Około 3000 lat temu terroryzm zawsze był na ziemi. To nie jest coś nowego, co dzisiaj ma miejsce. 3000 lat temu oni byli morderczym, agresywnym narodem. Przemierzali okoliczne tereny i zabijali wszystkich, którzy stanęli im na drodze. Niszczyli wszystko. I w Księdze Sędziów mamy historię człowieka, który nazywał się Szamgar. Czytaliście o Szamgarze? Szamgar. Tak się on nazywał. On zrobił wyłom, który doprowadził do przełomu. Szamgar zrobił wyłom, doprowadził do przełomu. Sam zwyciężył 600 Filistyńczyków ościeniem na woły. Oścień na woły, oczywiście to nie jest oryginał, to jest falsyfikat, ale taki znalazłem, najbardziej podobny do opisów. On miał 2 metry. Ten ma metr, był wyższy, ale miał stalową końcówkę, może trochę w innym układzie niż ta, bardziej wydłużoną. I ten oścień z ostrzem na końcu służył do poganiania wołów. Takie jest tłumaczenie tego narzędzia. Czy wiecie, że imię Szamgar jest wymienione tylko 2 razy w Biblii? 2 razy. W 2 króciutkich wierszach. To nam mówi, że nie był nikim ważnym. Szamgar nie był nikim ważnym, ale odniósł wielkie, spektakularne zwycięstwo, które odnotowało Pismo Święte. Powiem tak, może mówią, że nie jesteś kimś ważny. Może mówią, że nic wielkiego nie osiągnąłeś, ale możesz odnieść wielkie, spektakularne zwycięstwo w swoim życiu. W Jezusie Chrystusie. Przeczytam te 2 wiersze szybciutko. Sędziów 3 rozdział, 31 werset. Po Ehudzie nastał Szamgar, syn Anata. Pobił on 600 Filistynów ościeniem do poskromienia bydła. W ten sposób on także wybawił Izraela. I 2 werset jest trochę dalej, 5 rozdział, wiersz 6. Za dni Szamgara, syna Anata, za dni Jeal znikły karawany, a wędrowcy chodzący drogami musieli wybrać inne dostępne szlaki. A więc zmieniła się infrastruktura. O tym jest tutaj mowa. A więc karawany musiały podróżować innymi drogami, bo pewne szlaki zostały zamknięte. Pewne drogi zostały zamknięte. I tyle jest powiedziane w Biblii o Szamgarze. Wróćmy do tematu. Kiedy Szamgar
dostrzegł wroga, zobaczył jego ataki i groźby, miał w ręku tylko oścień. Używał go do pracy, poganiając woły, pędząc woły i kiedy znalazł się na polu bitwy, użył ościenia, który miał, aby pokonać wroga. I to nie jest kreskówka, to nie jest film science fiction o wielkim Rambo, który idzie i walczy, to jest tylko film. Schwarzenegger był tylko aktorem. Shamgar to rzeczywistość. Shamgar naprawdę pokonał 600 Filistyńczyków, wojowników. Chciałbym, abyśmy użyli to jako obraz. To jest tylko obraz, który wam przedstawiam. I chciałbym powiedzieć tak, taki sobie mały ja i armia diabła. Taki prawie nikomu nieznany ty i oddział demonów. I twoje narzędzie, które masz w ręku, twój oścień, który masz w ręku i możesz zwyciężyć w swoim życiu, jeśli patrzysz na Jezusa, jeśli twój wzrok jest skupiony na Niego. Jeśli żyjemy w strefie wiary, jeśli jesteśmy gotowi zrobić wyłom, aby był przełom, to wszystko może się wydarzyć. Może znajdziemy się w sytuacji, kiedy zwycięstwo wydaje się mało prawdopodobne. Może mamy marne szanse. Może dzieją się rzeczy, które są jak 600 na jednego. Przeżywamy czasami takie wyzwania? Jak 600 na jednego w różnych kwestiach naszego życia, zdrowia, finansów, sytuacji rodzinnych. Stajesz do walki i nikt nie daje ci szansy na zwycięstwo. To w strefie wiary, w wyłomie, który masz, dzieje się coś niesamowitego, bo wtedy zaczynasz widzieć, że dla Boga wszystko jest możliwe. Amen? Dla Boga wszystko jest możliwe. Oto trzy proste zasady Shamgara, które chcę wam przedstawić i się pomodlimy. Po pierwsze, Shamgar zaczął tam, gdzie był. Pierwsza myśl. Po pierwsze, zaczął tam, gdzie był, gdzie żył, na swoim polu, po prostu tam, gdzie pracował, gdzie uprawiał ziemię, to miejsce stało się jego polem bitwy. Mówi wam to coś? Nasze codzienne życie, nasze domy, nasze miejsca pracy. Nie był żołnierzem, nie był wyszkolony na jakiejś wojskowej uczelni, nie zajmował jakiegoś wysokiego stanowiska. W domysłach powiem tak, może wiele razy myślał, aby znaleźć się w jakiejś lepszej okoliczności. Może myślał o innym, lepszym życiu. O innym, lepszym miejscu dla siebie. Ale gdy napadł wróg, rozumiał, że jeśli chce, aby jego przyszłość wyglądała inaczej, będzie musiał podjąć walkę i coś z tym zrobić. Będzie musiał stanąć na tym polu i zacząć tam, gdzie jest. Może nie jesteś pastorem, może nie szkoliłeś się na szkołach biblijnych, nie masz jakiegokolwiek stanowiska w kościele, ale możesz w swojej strefie wiary, tam, gdzie jesteś, stanąć naprzeciwko ataków diabła, szatana, tak jak zrobił to Shamgar i zwyciężył. I zwyciężył. Paweł napisał do Tymoteusza, bądź w pogotowiu w każdym czasie, dogodnym czy niedogodnym. Staczaj dobry bój wiary. Zacznij tam, gdzie jesteś. Jeśli jesteś w Bogu, a Bóg w tobie, powinieneś być przepełniony pewnością, że jeśli Bóg jest ze mną, to mam wszystko. Amen? To mam wszystko. Po drugie, użył tego, co miał. Shamgar użył tego, co miał. Nie miał czołgu M1 ani helikopterów Blauhawk z Ameryki. Nie miał. Jego zasoby były ograniczone. Miał tylko oścień na woły.
To była jego broń. To było narzędzie jego pracy, czym żył na co dzień. To było coś, z czym chodził codziennie. Codziennie brał swój oścień i siadał może na wóz, aby popędzać swoje woły lub zapinał pług i orał ziemię, posługiwał się tym ościeniem codziennie. Tak sobie myślałem. Wręcz mam pewność, że kiedy szedł walczyć z Filistyńczykami, to nie wychodził z domu przygarbiony, ciągnąc ten oścień za sobą. Kochanie, to ja już pójdę. Ja wiem, że mnie tam zarąbią, ale pójdę. Pójdę i stoczę ten bój, bo chyba tak musi być. Jestem przekonany, że on był pełen wiary, był pełen pasji, był zdeterminowany i wierzył, że ich pogoni, że da radę. Był pełen pasji. Ja wierzę, że on biegł przez pole, że złapał ten swój oścień i zobaczył tych 600. Był wojownikiem, stanął na polu swojego życia i powiedział: teraz ruszam! Mamy nasz oścień, nasze narzędzie. To nie jest piosenka "Słowo Boże, moja broń". To nie jest utwór do kościoła, aby zaśpiewać na nabożeństwie. Słowo Boże, twoja broń, ma swój miecz do walki, siła modlitwy, tarcza wiary, pancerz sprawiedliwości, przyłbica zbawienia. Masz broń, aby walczyć. Pan powiedział: przywdziej całą zbroję, a dasz odpór diabłu i on ucieknie od ciebie. Halleluja. Nie musisz iść przez życie ciągnąc tą Biblię za sobą. O, tak pisze tutaj, ale moje życie jest. Biblia. Żywe słowo. Miecz. Ja wierzę, że powinniśmy mieć entuzjazm. Entuzjazm w tym, co robimy. Mamy nasz oścień, mamy nasze narzędzie, mamy naszą broń. Nie musisz iść przez życie ciągnąc Biblii za sobą, swój miecz, ale możesz go użyć z entuzjazmem. Wiecie, co to znaczy entuzjazm? Czyli zawładnięty przez Boga, napełniony Bogiem. Tak mówi Boże Słowo. Greckie słowo rdzeń dla słowa entuzjazm to słowo enteos. I oznacza w Bogu lub zawładnięty przez Boga. Kiedy ktoś jest zawładnięty przez Boga, ma w sobie entuzjazm, ma w sobie życie, ma w sobie pasję. Szamgar nie ruszył do walki z nastawieniem, że poniesie klęskę. Nie ruszał do boju z poczuciem, że nic się nie zmieni. Stanął do walki i nie wypuścił z ręki ościenia, dopóki nie skończył. Dopóki nie skończył. Wytrwał do końca. Aż zwyciężył. Nie uciekł. Nie chował się gdzieś za murem. Nie był pełen porażek. Nie wpadł w jakiś dół załamania i frustracji, z którego nie mógł się wygrzebać. Może nie było mu łatwo, ale on wierzył, że Bóg jest z nim. Że Bóg jest w jego życiu obecny. Dlatego wybawił Izraela. Dlatego jest o nim wzmianka. Choć był zwykłym rolnikiem i pracował z wołami na polu, Biblia odnotowała Szamgara. I trzecia myśl. Zrobił to, co mógł. Zaczął tam, gdzie był. Użył tego, co miał. I zrobił to, co mógł. Powiem tak, zróbmy, co możemy z tym, czym już dysponujemy.
Czasami wydaje mi się, że zbyt łatwo rezygnujemy z tego, że możemy zrobić coś z tym, co już mamy. Myślę, że po tym tygodniu na nowo jestem utwierdzony, że mamy naszą tajną broń. Ten cały nasz arsenał możemy uzupełniać modlitwą. Możemy dokonywać znacznie więcej z modlitwą niż bez niej. Znacznie więcej. Modlitwa, takie świeże definicje. Modlitwa zabiera nas w miejsce, w które nie możemy udać się osobiście. Ktoś powiedział, modlitwy żyją dłużej niż ludzie. To jest niesamowite. Modlitwy są nieśmiertelne. Modlitwy trwają dłużej niż pokolenia, dłużej niż epoki, dłużej niż ten świat. Nie sposób jest przecenić, jak ważna jest modlitwa dla sukcesu wszystkiego, co robisz. Ja rozumiem. I moje serce jest pokorne przed Bogiem i wiem, że ja nie jestem w stanie nikogo do niczego zmusić. Ale powiem wam, że spotkania modlitewne dla ludzi wierzących powinny być najważniejszymi spotkaniami, jakie się odbywają. Wszystko powinniśmy czasami odłożyć na bok, aby być na modlitwie, aby być w tym miejscu, gdzie ludzie się modlą. To diabeł tak nam nawala tego wszystkiego, że mówimy, nie mamy czasu. To diabeł nas zblokuje i mówi, tylko się nie módl, tylko nie walcz, tylko nie bądź z tym tłumem modlicieli, bo to jest nieważne. Są ważniejsze rzeczy, aby robić. Pamiętajmy, nie sposób przecenić, jak ważna jest modlitwa dla sukcesu wszystkiego, co robisz. Kiedy Jezus powiedział, o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię wam, mówił o modlitwie. Mówił o modlitwie. Powiem dalej. Jestem naprawdę odważny. Tylko wtedy, kiedy mimo strachu, mimo trudności i wyzwań, obowiązków, które mam, robię to, co właściwe. Stawiam modlitwę na właściwym miejscu. I jestem w modlitwie na właściwym miejscu. Wielu ludzi jest zbawionych i nie grozi im piekło. Chwała Bogu za to. Zmierzają do nieba. Co do tego nie ma wątpliwości. To jest piękne przeżycie, być zbawionym, mieć nowe życie. Biblia mówi, że przenosi nas wtedy Bóg z królestwa ciemności do królestwa światłości. Że robiłem rzeczy, które były obrzydliwe, zachowywałem się parszywie, żyłem dramatycznie, tragicznie i oto Bóg mnie zbawił, wyrwał mnie, dał mi nowe życie i teraz jestem człowiekiem wolnym. Groziło mi piekło, ale jestem zbawiony. Ale dodam, może Bóg pragnie czegoś więcej. Może Bóg pragnie czegoś więcej. Może puka do naszych drzwi, próbuje zwrócić na siebie uwagę, abyśmy wyszli ze swych bezpiecznych domów, małych domów i wkroczyli w strefę wiary, aby osiągnąć to, czego jeszcze nie ma. To, czego jeszcze nie osiągnęliśmy. Prawda jest taka, jak długo będę przebywał w strefie komfortu i samozadowolenia, bez strefy wiary, bo strefa wiary to wyzwanie, nie będę się rozwijał. Rozwijam się dopiero, kiedy wkraczam w strefę wiary i zaczynam pozwalać Bogu, by mnie formował, by mnie ugniatał, by mnie kształtował. Paweł mówi starszym Kościoła, oto teraz zniewolony przez Ducha Świętego idę do Jerozolimy. Mocne słowa. Dasz się zniewolić Duchowi Świętemu? Czy woli swoją wolność? Woli swoje ja, swoje poglądy, swoje przekonania. Czy damy się zniewolić Duchowi Świętemu? To jest najbardziej przyjemne zniewolenie, jakie możemy osiągnąć. Apostoł Paweł mówi, oto teraz zniewolony, to jest Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, przeczytajcie. Zniewolony przez Ducha Świętego idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Jakże to ważne. Apostoł Paweł nie wiedział, co go spotka.
Tak samo jak Abram wychodził z Ur Chaldejskich, nie wiedział, dokąd zmierza, bo strefa wiary to nie jest zawsze miejsce bezpieczne. Strefa wiary to jest wchodzenie w przestrzeń ryzyka. Ryzyka. Nie wiedząc, co go tam spotka, szedł mimo wszystko, wkraczając w taki sposób w życie, w modlitwę, w zaufanie Bogu, w poświęcenie swojej wygody i bezpieczeństwa, nie wiedząc, co będzie, idąc w strefę wiary, możemy spodziewać się podobnych rzeczy. Ja się cieszę, że Bóg mnie uwolnił z pewnych faryzyjskich poglądów, dziwnych poglądów. A powiem otwarcie, ze zwiedzenia. Kiedy byłem młody, szalony, taki głupkowaty, kiedy studiowałem teologię i kiedy byłem w Anglii, kiedy zachłysnęliśmy się wszyscy studenci różnego rodzaju poglądami, zresztą jakie walki były toczone, bo każdy inaczej wierzył, każdy inaczej pewne rzeczy widział. To jest chore po prostu. To jest chore. Jeden drugiego napominał, jeden wygłosił kazanie, to drugi przyszedł i go napomniał, że tak nie jest. Że on inaczej wierzy. No i co z tego, że inaczej wierzysz? Pokaż to życiem. Wtedy wtopiłem w taką naukę zwaną Ewangelia sukcesu. Wydawało mi się, że wszystko, co powiem, to będę miał. Wszystko, co ogłoszę, to się stanie. Fałszywa zwiedzenie po prostu. Wyznawałem Toyotę, że przyjdzie z nieba i że stanie obok mojego domu. Głupoty po prostu. Dziwactwa. Ale tak naprawdę ludzie, którzy chcą osiągnąć sukces, są jak apostoł Paweł. Poddaję się Duchowi Świętemu, a Ty mnie prowadź. Nawet jeśli nie wiem, dokąd zmierzam. Jeśli na tej drodze przyjdzie mi się zmierzyć z różnego rodzaju trudnościami i wyzwaniami, będę jak Szamgar. Podejmę walkę. Bo w życiu toczymy bój. A więc gdy myślimy o strefie wiary, to nie mówimy o strefie wygody, komfortu, bezpieczeństwa. Tak, Bóg nas chroni, to prawda. Ale ileż to razy widzimy ludzi, bohaterów wiary, o których mówi nam 11 rozdział listu do Hebrajczyków, druga jego część, którzy musieli znaleźć się w ogniu bólu, cierpienia, przeżywania różnych dramatów i oni wytrwali do końca, aby wszystkie obietnice, które były przez Boga dane, stały się udziałem wszystkich. Jeśli to się skończyło z listem do Hebrajczyków, to dlaczego dzisiaj nasi bracia i siostry w Chinach, w krajach muzułmańskich, wszędzie cierpią podobne rzeczy, zakopują ich żywcem, palą na stosach, zabijają, wieszają, mordują, dlatego że wyznali Jezusa Panem swojego życia. Wejście w strefę wiary jest wejście w ryzyko, które podejmuję, ale wiem, że jeśli Bóg ze mną, to zwyciężę jak Szamgar. Nawet jeśli moje ciało zabiją, duszy zabić nie mogą, bo ten, który żyje we mnie, jest większy niż ten, który jest na świecie. Kościół potrzebuje takich bohaterów. Poproszę muzyków. Pomodlimy się. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i zakończymy. Pytania do modlitwy brzmią tak. Powstańmy. Czy to, co dzisiaj mówiłem z Bożej łaski, odnosi się do jakichś aspektów Twojego życia? To jest pierwsze pytanie. Czy w jakiejś dziedzinie powstrzymuje cię strach przed porażką, cierpieniem, aby podjąć wyzwanie, aby nie iść za daleko, aby się za bardzo nie zgłębiać, bo to jest ryzykowne? Czy czasami nie próbujesz ukryć się w jakimś zakątku strefy bezpieczeństwa? To może być praca, dom, popołudniowy relaks, swój zamknięty świat. To wszystko jest ważne. Trzeba mieć pracę, trzeba mieć dom. Trzeba się zrelaksować po południu. Ale nie możemy przez to starać się unikać wszelkiego ryzyka związanego z naszym wierzeniem, z naszym oddaniem, z naszym poświęceniem. Warto czasami zanieść pewne niewygody, znieść pewne niewygody, które wiążą się z rozwojem naszej wiary. Zaśpiewamy jedną pieśń, a później staniemy przed Bogiem. Transparentni.
i pomodlimy się. Niech Bóg dotyka naszego życia i naszych serc. Halleluja Ci, Jezus. Chcielibyśmy zgodnie ze słowem listu Hebrajczyków 12:2 teraz utkwić nasz wzrok w Jezusa, na Jezusie. On jest tym, który rozpoczął i zakończy nasze życie w wierze. Halleluja Ci, Jezus. Zaśpiewajmy. Dziękujemy Ci, Panie. O, chwała Ci, Jezus. Duchu Święty. Oto ja klęczę kolejny raz. Poddaję się. Poddaję się. Dziękujemy Ci, Panie. Odnajdź mnie, Panie, przyciągnij mnie, tak pragnę Cię, Panie nasz. Tak pragnę Cię, Twoim jestem. Chcemy to zadeklarować z wiarą. Łaskę swą wylej dziś, tak pragnę Cię, tak pragnę Cię. Dziękujemy Ci, Jezus. Wiem, słyszysz mnie, ręce swe znieś dziś chcę, mów do mnie dziś, mów do mnie dziś. Twoim jestem, Twoim jestem. Chcę bardziej poznać Cię, chcę bardziej poznać Cię. Twoim jestem, Twoim jestem. Chcę bardziej poznać. Poznać Cię, Twoim jestem. O, Twoim jestem, Panie. Twoim jestem. Chcę bardziej poznać Cię, chcę bardziej poznać Cię. Twoim jestem, Twoim jestem. Pragniesz, aby w Twojej strefie wiary działy się rzeczy wielkie. Potrzebujesz takiej świeżej inspiracji od Boga. Bóg Cię kocha. Tutaj jest wielu, wielu Szamgarów. Wiele kobiet i mężczyzn, którzy mogą przyjąć taką postawę jak Szamgar. I będziemy widzieć nasze zwycięstwa w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym osobistym życiu. Jeśli chcesz się pomodlić, podnieś swoje ręce teraz. Podnieś swoją dłoń. Panie, oto jestem. Dziękuję Ci za świadectwo Szamgara, ale Ty, Panie Jezu, jesteś moją inspiracją. Patrzę na Ciebie, na sprawcę i dokończyciela mojej wiary. Halleluja. Panie, tak dziękuję Ci, że mówisz dziś do nas, że to Słowo jest od Ciebie, to Słowo jest przekazem od Ducha Świętego, które posyłasz, które teraz dotyka mojego serca, dotyka naszych serc. Panie, dziękuję Ci, że możemy stać tutaj jak Szamgar,
pełni werwy, pełni entuzjazmu, bo jesteśmy owienięci przez Ciebie. Przenikasz naszą duszę, nasze myśli, nasze ciała, Panie. Dziękujemy Ci, że będzie to tydzień zwycięstw, tydzień chwały, tydzień błogosławieństw. Nawet jeśli będziemy się mierzyć jak Szamgar z rzeczami, które nas przerastają, które są większe, które są ponad nasze siły. Panie, Ty nam dałeś nasz oścień, Ty nam dałeś nasze narzędzie, Ty nam dałeś Słowo Boże, Ty nam dałeś oręż modlitwy, Ty nam dałeś przyłbicę zbawienia, Ty nam dałeś tarczę wiary, Ty nam dałeś pancerz sprawiedliwości. Panie, dziękujemy Ci, że możemy stać opasani pasem prawdy, że możemy, Panie, dzisiaj wyznać, damy radę, zwyciężymy, Bóg jest większy, On jest po mojej stronie, Jezus zwyciężył dla mnie. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Namaść napełni teraz braci i siostry Kościół, kochaną Bożą rodzinę, swoją obecnością. Halleluja. A może ktoś chciałby dziś powiedzieć: Panie Jezu, chciałbym oddać Ci moje życie, chciałbym oddać Ci moje serce, chciałbym zaprosić Ciebie do mojego serca, abyś stał się moim osobistym Panem i Zbawicielem, abyś mógł zamieszkać we mnie, ja bym mógł otrzymać to piękne zbawienie, tą wolność, którą dajesz, to wyzwolenie, które jest udziałem dziecka Bożego, który nawrócił się, narodził się na nowo. Jeśli tak, to tam, gdzie stoisz, możesz spotkać się z Jezusem. Możesz zaprosić Go do swojego serca. Możesz Mu powiedzieć: Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie bardzo. Potrzebuję zbawienia ponad wszystko, ponad wszystkie moje braki, wszystkie moje potrzeby. Ty jesteś moją największą potrzebą. Potrzebuję Ciebie, Panie Jezu. Jeśli tak, zamknijmy nasze oczy na chwilę. Może ktoś się odważy i tak delikatnie podniesie rękę i powie: ja bym chciała. Jeśli ktoś jest taki, to proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze? Są takie osoby. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty przychodzisz. Panie, Ty nikogo nie zmuszasz. Ty to, co dobre, dajesz dla tych, którzy pragną. Panie, tak przyjdź teraz do pragnień, do życia tych osób, które podniosły swoje ręce. Przyjdź, Panie, z tym wielkim wyzwoleniem, z tym wielkim dziełem zbawczego dzieła danego nam przez Boga Ojca w niebie, w Tobie, w Synu, w Jezusie Chrystusie. Błogosławię te osoby, Panie. Wierzę, że Twój Duch Święty działa, że Twój Duch Święty przenika nas teraz, że Twój Duch Święty teraz dotyka naszych serc. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci, Panie.